Tymczasem piętnastolatka, która spadła z mostu podczas robienia selfie, wymknęła się z sali. Dziewczyna wraz z przyjaciółką szuka w szpitalu pomysłów na szokujące zdjęcia, które będzie mogła wrzucić do sieci i zdobyć kolejne lajki. Ej ty, patrz, jaki fajny trupek! Wchodzimy. Werka, ej, ale nie przeginaj, on jest poważnie chory. No i dobrze, przecież patrz, on w ogóle nawet nie zajęcie się z nim dzieje. Werka, zaraz coś nas złapie. Tym lepiej na... Nikt nas nie złapie. Posłuchaj, nikt nas nie złapie. Przecież w ogóle nawet nam nic nie zrobił, jak nas złapił. Pfff, nic sam nie mógł zrobić. Hello, gościu, zaraz ci zrobimy zarąbiste foty. To kręć, kręć. Albo zrobię zdjęcia. Werka, przesadzasz trochę. Ej, ty masz jakieś kosmetyki? Mam szminkę, ale po co ci? To dawaj, zrobimy mu make-up. O, dziewczyno, hit. Tego jeszcze nie było. Werka, przeginasz. Dla trupków. Przeginasz, masz. Dawaj. Ej, a ten gość jest brzydki, co nie? W ogóle nie będzie mi go żal, jak umrze. Masakra. Zaraz coś nas złapie, mówię ci. Jezus Maria, no nikt nas nie złapie, już nie trakizuj. Dobra, to jeszcze koło niego położę, ci zrobisz zdjęcia, a potem zamienimy. No okej, okay. A szybko. No, wiesz ile będzie lajków za te zdjęcia? Milion lajków. Ale dziewczyna, co ty robisz? Natychmiast zejdź z tego łóżka. Masz zdjęcia? Mam. Coś zrobić. Pani doktor, dziewczyna pomalowała pacjenta i robiła sobie z nim zdjęcia. Przepraszam, my nie chciałyśmy... Zobacz pacjenta. Czy wyście pokaż, powariowały? Pokaż.